Rozmowa dnia. Gościem Sygnałów Dnia jest pan Stanisław Karczewski, senator i marszałek Senatu. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie marszałku, my dzisiaj pytamy Polaków różnych, z różnych pokoleń, i młodszych, i takich w średnim wieku, i starszych, o to, jak dziś rozumieć niepodległość, jak dbać o niepodległość, bo my żyjemy w czasach bezpiecznych dla Polski. To są chyba jedne z najlepszych lat, jakie Rzeczpospolita Polska miała na przestrzeni ostatnich wieków. Więc trochę jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ta niepodległość to jest coś, co jest i co zawsze będzie. Tak, to jest dobry czas dla Polski. To było nasze hasło wyborcze i w kampanii wyborczej mówiliśmy, bo to jest prawda. To jest wspaniały czas dla Polski. Musimy ten czas dobrze wykorzystać. Musimy przede wszystkim cieszyć się. Dzisiaj mamy święto. Chciałbym złożyć wszystkim Polakom. Pani redaktor przed chwilą składała życzenia osobom, które obchodzą dziś imieniny. Urodziły się 11 listopada. Też przyłączam się do tych życzeń, ale wszystkim Polakom chciałbym złożyć życzenia z okazji Dnia Niepodległości. Wszystkiego najlepszego, tak żebyśmy mogli cieszyć się z niepodległości, z wolności, z suwerenności, z tego, że możemy samostanowić o tym, co się dzieje w Polsce, że dbamy o Polskę, że Polska się świetnie rozwija, żeby się rozwijała, żebyśmy wszyscy czuli się w Polsce coraz lepiej, mieli wystarczającą ilość wolności i dobrze z tej wolności potrafili korzystać, żebyśmy budowali na tych wartościach, o których mówił również podczas przemówienia swojego przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego wczoraj Jarosław Kaczyński, na tych wartościach, na których odzyskano niepodległość, tak żebyśmy kontynuowali dzieło ojców niepodległości, na naszej tradycji, na naszej wierze, na przywiązaniu do naszych korzeni, do polskości. Cieszyli się z tego, że mówimy po polsku, myślimy po polsku, możemy marzyć po polsku i żebyśmy dbali o to wszystko. Dbali o bezpieczeństwo naszych granic, o bezpieczeństwo energetyczne, o bezpieczeństwo polityczne, o wszystkiego rodzaju bezpieczeństwo, tak żebyśmy mogli swobodnie rozwijać się, tak żebyśmy mogli się cieszyć. Bardzo. Jestem zadowolony z tego, że jest tak wiele uroczystości, że jest tak olbrzymia dywersyfikacja, modne, często używane słowo. Byłem na uroczystościach w małych miejscowościach. Byłem w Żdżarach koło Nowego Miasta. Pięknie dzieci śpiewały hymn. Właśnie, to świętowanie zaczęło się już od piątku. Od piątku. Pięknie śpiewały dzieci. 4 miliony uczniów. I 4 zwrotki. 4 miliony, 4 zwrotki. To było piękne. I jeszcze muszę pani redaktor i państwu powiedzieć, że patrzyłem na te dzieci razem z nimi śpiewając. Widziałem tu wielką dumę u tych dzieci. Z tego, że śpiewają, z tego, że są Polakami, to jest bardzo ważne, żebyśmy w Europie mogli z wysoko podniesionym czołem chodzić i mówić, że jesteśmy Polakami, że Polska to ważny kraj i żeby Polska była szanowana nie tylko w Europie, ale również i na świecie. Zresztą wyniki badań społecznych pokazują, że tą pewność siebie i poczucie dumy z przynależności i godności takiej, dumy i godności do narodu polskiego jednak mamy coraz większe. Tak, ale to jest też, pani redaktor, to jest i nasze zadanie polityków, prowadzenie odpowiedniej polityki historycznej, żebyśmy pamiętali o naszych bohaterach, o tych, którzy walczyli, o tych, którzy tracili życie, o tych, którzy pisali i również piórem walczyli o Polskę. O tym wszystkim musimy pamiętać. Nie możemy o tym zapominać, nie możemy zostawiać tego za sobą. O tym musimy mówić i przekazywać następnym pokoleniom, bo to oni będą później budować Polskę. Panie marszałku, dzisiaj jest pierwszy dzień, w którym Polacy mogą podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wiz. A to też jest wielka radość, też symboliczne, bo 11 listopada daje to nam taką wolność, jeszcze dodatkową wolność, prawda? Bo rozumiem, radość, że ta data nie jest przypadkowa. No nie jest przypadkowa, oczywiście to jest symboliczne, ale niezwykle ważne. Ja przy tej okazji zawsze mówię, że mamy jeszcze mieliśmy, już mogę mówić w czasie przeszłym, 2 kolejki. Jak się po Warszawie jeździło, to kolejki stojące do zapisu do lekarza i kolejki do ambasady amerykańskiej osób, które ubiegały się o wizy. Jednej już na pewno nie będzie, te drugie chcemy skracać. I też jeszcze dołączając się, znaczy jeszcze dokładając do życzeń, to również i ten element, żeby to nasze zdrowie jeszcze lepiej było, żebyśmy bezpieczeństwo zdrowotne mieli jeszcze na wyższym poziomie. Ale jeszcze pani redaktor, tutaj 2 słowa na temat wiz. No, walczyliśmy o to, baliśmy, chcieliśmy i wreszcie mamy. Naprawdę to jest wielka radość.
publiczność. Cieszę się niezwykle z tego. I to jest wielki sukces. Sukces Polaków, sukces działań dyplomacji polskiej i sukces działań pana prezydenta Andrzeja Dudy. Panie marszałku, to przechodzimy w takim razie do tego, co jutro, a jutro też bardzo ważny dzień dla polskiej demokracji, przez to dla polskiej niepodległości, bo posiedzenia inaugurujące nową kadencję i polskiego Sejmu, i polskiego Senatu, a jeżeli takie posiedzenia, to oczywiście wybór i marszałków obu izb, i wicemarszałków. Pan Tomasz Grodzki, senator, profesor, jest kandydatem sił opozycyjnych na marszałka Senatu. Cały czas trwają dyskusje, czy ta koalicja opozycyjna, która rzeczywiście z senatorami tak zwanymi niezależnymi ma w tej chwili większość w Senacie, czy ona jest stabilna, czy niestabilna. Cały czas trwają rozmowy, czy Prawo i Sprawiedliwości udało się pozyskać jakiegoś senatora. Panie redaktor, wszystko będziemy wiedzieć, a wszystkim dowiemy się jutro. Jutro głosowanie i następne głosowania później, więc zobaczymy, jaki będzie wynik. Byłbym nieuczciwy, gdybym powiedział, że nie prowadzimy rozmów. Oczywiście zawsze polityka jest materią niezwykle żywą, bardzo dynamiczną, zmienia się budowanie sytuacja. Budowanie koalicji w demokracji jest czymś absolutnie normalnym. Nawet chyba ale to jest nie ma takiej demokracji, żeby absolutnie normalne. No, nikt nie budował mógłbym koalicji. Powiedzieć złośliwie, panie redaktor, bo jeżeli słyszę zapowiedź trzech tenorów, czyli pana Czarzastego z Chetyny i Kosiniaka-Kamysza o prezydium, w którym mają zasiadać przedstawiciele ugrupowań dwuosobowych w Senacie, a słyszę o tym, że nie będzie miejsca być może dla senatora z Prawa i Sprawiedliwości, no to... A myśli pan, że taki scenariusz jest realny? Bo do tej pory jednak przedstawiciele partii opozycyjnych mówili, że nie, absolutnie jeden przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości w Senacie, w prezydium Senatu będzie. To zobaczymy jutro. Ja myślę, że powinno być przynajmniej dwóch przedstawicieli. Przecież mamy najliczniejszy klub, 48 senatorów, no prawie połowę. No więc to absolutnie powinniśmy być w prezydium Senatu. A jaki będzie wynik tych głosowań? Zobaczymy jutro. Panie redaktor pyta się, czy ta większość jest stabilna. Na pewno nie, no bo to jest bliskie sytuacji remisowej, więc to wszystko jest możliwe. Jak będzie w przyszłości, też nie wiem. Na pewno będziemy zabiegali o to. Jeśli nie uda się zebrać większości Prawu i Sprawiedliwości na jutro, na pewno będziemy zabiegali o to, żeby tą większość uzyskać w trakcie kadencji. Ale mówimy o tym, panie redaktor. Polityczna intuicja, że jutro może każdy scenariusz być możliwy, również taki, w którym dojdzie do sytuacji patowej. Nie dojdzie do rozstrzygnięcia i wyboru marszałka Senatu? Może dojść również i do takiej sytuacji, bo tak jak mówię, w sytuacji takiego bardzo bliskiego sytuacji remisowej. Wszystko jest możliwe i sytuacja patowa, remisowa może również się zdarzyć. Wymaga później kolejnych głosowań, a kolejne głosowania mogą również nie przynieść rozstrzygnięcia. Panie marszałku, skoro dzisiaj też bardzo dużo mówimy o niepodległości, a niepodległość to również kwestia bezpieczeństwa, po prostu militarnego. Chciałam pana poprosić o komentarz do wypowiedzi z jednej strony prezydenta Francji, który powiedział w jednym z wywiadów, że toczy artykuł 5, czyli tak naprawdę podstawa funkcjonowania Paktu Północnoatlantyckiego, czyli ten artykuł, który mówi o gwarancjach wzajemnych w razie napaści na któreś z państw członkowskich. Pan prezydent Francji powątpiewa, czy ten artykuł jest rzeczywiście jeszcze żywy. On nawet mówi o takiej śmierci mózgu NATO. Z kolei pan premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Financial Times powiedział, że podważenie tego najważniejszego punktu w umowie sojuszniczej, czyli właśnie tej gwarancji wzajemnej, jest po prostu niebezpieczne. Jest niebezpieczne i również przyłączam się do opinii pana premiera. A to, że ten artykuł jest nieżywy, to bardzo dobrze, no bo byśmy mieli sytuację sprawdzającą. Nie chcę tego sprawdzać. On jest, on będzie funkcjonował. Jestem przekonany, że jest wielka odpowiedzialność Stanów Zjednoczonych i innych sojuszników, którzy dawali podstawy do tego, aby twierdzić, że jest to absolutnie artykuł, który będzie zrealizowany, gdyby doszło do agresji.
należy wspomnieć również o tym i przypomnieć, że w zapisach i w umowach Paktu Północnoatlantyckiego jest również finansowanie uzbrojenia działań obronnych w wysokości 2%. Pan prezydent Donald Trump bardzo często o tym mówi, upominając niektóre podczas państwa. Podczas każdej wizyty w Stanach Zjednoczonych na ten temat rozmawiamy i przy każdej rozmowie. Że nie realizują swoich zobowiązań. Realizujemy. Jesteśmy... Ale Francja ich nie realizuje. Nie realizuje. No więc my spełniamy wszystkie warunki i jesteśmy przekonani, że to jest dla nas niezwykle istotne. I w dniu 11 listopada, w dniu rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ważne jest również to, abyśmy pamiętali i mówili o bezpieczeństwie i o gwarancji bezpieczeństwa dla Polski. Bardzo dziękuję. Gościem Sygnałów Dnia był pan Stanisław Karczewski, senator, marszałek Senatu. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia.